Drodzy Państwo, nasz międzynarodowy konkurs tradycji, przegląd zespołów kolędniczych i Śpiewaczych kolenda 2021 dobiega końca. Zanim Henryk Dumin przedstawi Państwu werdykt jury i przeczyta protokół, ja chciałam przypomnieć tylko, że głównym organizatorem naszego międzynarodowego konkursu jest Urząd Miasta i Gminy Bogatynia. Natomiast działanie Międzynarodowy Przegląd Zespołów Koledniczych i Śpiewaczy Kolenda 2021, Konkurs Tradycji, odbyło się w ramach polsko-niemieckiego projektu w drodze przez kulturę trójstyku. Projekt ten jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ze środków budżetu państwa w ramach Funduszu Małych Projektów Interreg. Polska-Saksonia, 2014-2022. Bardzo proszę Henryka Dumina, przewodniczącego jury, o przedstawienie werdyktu. Tegoroczny konkurs odbywał się w warunkach szczególnych. Po raz pierwszy zyskał zupełnie inną formułę i chyba rekordową widownię, jeżeli chodzi o prezentacje, które gościły w domach wielu, wielu Dolnoślązaków i także mieszkańców Pogranicza. Konkurs tradycji Kolenda 2021 odbywa się od 1984 roku. Jest to chyba najstarszy z konkursów tradycji na Dolnym Śląsku. Konkurs, który od wielu lat obejmuje swoim zasięgiem również przygraniczne tereny Czech, a także Niemiec. W tym roku również uczestniczyli w naszym konkursie zagraniczni wykonawcy, nie tylko polscy. Bardzo się z tego cieszymy, że możemy dzielić się swoimi tradycjami, komunikować sobie o tym, jak świętowali nasi ojcowie, dziadkowie i co było i nadal jest dla nas ważne i świadczy o naszej tożsamości. W tym roku w pracach jury uczestniczyli oprócz mojej osoby czyli Henryk Dumin z Muzeum Karkonoskiego w Jeleniej Górze również Ignacy Dumin antropolog kultury i pan Zbigniew Stańczyk socjolog etnolog wieloletni pracownik naukowy Uniwersytetu Stanforda w Kalifornii mieszkający obecnie w Polsce we Wrocławiu Ocenialiśmy wszystkie prezentacje w ramach kilku kryteriów. Było to wykonanie pieśni, przygotowanie wystroju stołów wigilijnych oraz choinki tradycyjne i wygłoszone tradycyjne oracje. Pragnę zaznaczyć, że po raz pierwszy zespoły nie prezentowały specjalnie przy, przygotowywanych, przywożonych do bogatyni stołów, ale starały się sfilmować stoły oryginalne, prawdziwe swoje stoły wigilijne, rodzinne, jeżeli nawet aranżowane to w rodzinnych wioskach. Więc tegoroczny wymiar konkursu ma szczególne cechy autentyzmu. Zresztą wszyscy, którzy oglądali prezentacje internetowe naszych zespołów, prezentacje konkursowe mogli się o tym przekonać. Decyzją jury nagrodę główną otrzymuje zespół Gościszowianie z Gościszowa w gminie Nowogrodziec. Nagrody równorzędne przyznano zespołom z Czerwonej Wody w gminie Węgliniec, Działoszynianie z Działoszyna i Rozmaryn z Bogatyni Markocic w gminie Bogatynia, Cisowianki z Henrykowa, Również zasłużony od wielu lat biorący udział w naszych konkursach zespół, waliszowianie z Nowego Waliszowa w gminie Bystrzyca Kłodzka, Rząsinianie z Rząsin. Te zespoły otrzymują nagrody równorzędne, ale nie tylko. Nagrody przyznano także zespołom, które przedstawiły prezentację tylko w jednej kategorii, a więc tylko śpiewaczej. Poprzednie zespoły w kilku kategoriach prezentowały choinki, oracje, prezentowały również stoły wigilijne i e, pieśni kolędowe, natomiast zespoły z Bałcen i e, ze Schleife w Niemczech zaprezentowały tylko utwory wokalne, które śpiewane są przy okazji Świąt Bożego Narodzenia. Te zespoły, czyli osiem zespołów otrzymuje nagrody. Przyznano również dwa wyróżnienia. Są to laureatami, są zespoły z Cittą i kapela pogranicze ze Studnisk. Gratulujemy laureatom, ale to jeszcze nie koniec naszych nagrodzonych osób, które uczestniczyły w konkursach, bo jeszcze zostali nam wykonawcy tradycyjnych oracji życzeniowych, czyli życzeń. Które według tradycji w pięknych literackich formach składano gospodarzom, kiedy kolędnicy chodzili po kolendzie, kiedy przychodzili również śpiewacy wykonujący pieśni kolendowe i na koniec składali życzenia. Najpiękniejsze oracje wygłosili Wojciech Omiatacz z Gościszowa oraz Marian Pukacki z Rząsin. Według tradycji chłopacy, którzy życzyli. Sprawiali wrażenie, że te życzenia rzeczywiście się spełnią. Nagrodę dla Mariana Pukackiego ufundował specjalnie członek jury, pan Zbigniew Stańczyk. Jesteśmy pełni podziwu dla wykonawców za utrzymywanie więzi międzypokoleniowej, a w tej edycji konkursu było to szczególnie ważne ponieważ starszych członków rodzin trzeba było wspomagać nową techniką, a tutaj oczywiście nieodzowni okazali się wnukowie, dzieci i wszyscy młodzi członkowie grup, którzy posługują się nowoczesną techniką i wyręczają czasem starszych. Przed nami jeszcze jest jedna nagroda, szczególnie miła, bo nagroda publiczności. Głosami naszych internautów, nagrodę publiczności otrzymuje zespół Waliszowianie z Nowego Waliszowa w gminie Bystrzyca Kłodzka. Członkowie zespołu pochodzą z terenu Podola, i swoje tradycje zaprezentowali w naszym konkursie, te tradycje najbardziej spodobały się internautom którzy zagłosowali w ilości 497 głosów, czyli prawie półsetki głosów zostało oddanych przez internautów dla zespołu z Waliszowa. Ogólnie dziękujemy wszystkim internautom głosującym na nasze zespoły, utrzymujące stare tradycje, bo tych głosów oddano 1285. Tylu widzów, nawet podczas najbardziej popularnych edycji naszego przeglądu kolędniczego, w sali bogateńskiego ośrodka kultury nigdy nie mieliśmy. No rozszerzają się nowe horyzonty, nowe obszary docierania do widzów, do odbiorców, którzy cenią rodzime tradycje, które są częścią naszej tożsamości, zabytkami dawnej kultury, które dla nas, współczesnego pokolenia, także są bardzo cenne. Dziękujemy laureatom, dziękujemy również internautom. Dziękujemy bardzo jeszcze raz Samorządowi Bogatyńskiemu za umożliwienie zrealizowania tegorocznej edycji Międzynarodowego Przeglądu Zespołów Kolędniczych i Śpiewaczych Kolenda 2021. Dziękuję bardzo wszystkim zespołom, które uczestniczyły w tym konkursie. Dziękujemy bardzo wszystkim internautom jeszcze raz i zapraszamy za rok.